Witajcie w kolejnym odcinku, konkretnie na budowie. Dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Powęska, inżynier budownictwa oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej. Dzień dobry. Porozmawiamy o strefach pożarowych w budynku oraz kategoriach zagrożenia ludzi. Odcinek skierowany jest do młodych inżynierów budownictwa oraz osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Budynki oraz urządzenia z nimi związane powinny być zaprojektowane oraz wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w przypadku jego wystąpienia zapewniające nośność konstrukcji przez czas określony w rozporządzeniu, ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku, ograniczające możliwość przenoszenia się pożaru na sąsiadujące budynki oraz przyległe tereny, umożliwiającą dostęp ekip ratowniczych do osób poszkodowanych, ewakuację ich lub pomoc w inny sposób oraz zapewniające bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Warto wspomnieć, że od 2018 roku obowiązują nas aktualne warunki techniczne, które dzielą budynki na cztery grupy wysokościowe. Pierwsza grupa są to budynki niskie, do 12 metrów nad poziomem terenu, czyli budynki mieszkalne do czterech kondygnacji naziemnych włącznie. Druga grupa są to budynki średnio wysokie, od 12 do 25 metrów, od 4 do 9 kondygnacji. Budynki wysokie od 25 do 55 metrów nad powierzchnią terenu, czyli od 9 do 18 kondygnacji. Czwarta grupa to budynki wysokościowe powyżej 55 metrów nad poziomem terenu. Mamy cztery grupy wysokościowe budynków. A czy możesz nam wyjaśnić, jak dzielimy budynki lub części budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe ze względu na ich przeznaczenie? Budynki lub części budynków ze względu na ich przeznaczenie możemy podzielić na trzy strefy pożarowe. Pierwsza to budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, które charakteryzuje kategoria zagrożenia ludzi. Tą strefę nazywamy strefą ZL. Druga, budynki produkcyjne i magazynowe, określane jako PM, oraz budynki inwentarskie przeznaczone do hodowli inwentarza, określane jako IN. Czy możesz wyjaśnić nam, jakie mamy rodzaje kategorii zagrożenia ludzi? Mamy pięć kategorii zagrożenia ludzi. Pierwsza kategoria jest to kategoria ZL, do której zaliczamy pomieszczenia przeznaczone do przebywania powyżej 50 osób jednocześnie. Te osoby nie mogą być stałymi użytkownikami tych pomieszczeń. Pomieszczenia ponadto nie są przeznaczone do osób o ograniczonej zdolności poruszania się. ZL2 są to wszystkie obiekty przeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania. Między innymi są to szpitale, żłobki, przedszkola, domy opieki dla osób starszych. ZL3 są to budynki użyteczności publicznej, niezaklasyfikowane do ZL1 i ZL2. Między innymi hotele, filharmonie, ZL4 budynki mieszkalne i ZL5 budynki zamieszkania zbiorowego, niezaklasyfikowane do ZL1 i ZL2. Możemy do nich zaliczyć więzienia, internaty, klasztory, akademiki. A czy możesz podać nam przykłady pomieszczeń, budynków zaliczanych do strefy PM? Między innymi do strefy PM możemy zaliczyć garaże, hydrofornie, węzły ciepłownicze, kotłownie, centrale telefoniczne, stacje trafo oraz budynki o podobnym przeznaczeniu. A jakieś przykłady pomieszczeń, budynków zaliczanych do strefy IN? Głównie do strefy pożarowej IN możemy zaliczyć wszystkie budynki zagrodowe, których kubatura brutto nie przekracza 1500 metrów sześciennych. Między innymi stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych, a także budynki gospodarcze. Czy prawdą jest, że strefy pożarowe, które zaliczamy do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi,
muszą spełniać wytyczne wymagania każdej z tych kategorii? Tak, jak najbardziej. Jest to zgodne z warunkami technicznymi. Dziękuję Ci za rozmowę. Dowiedzieliście się, czym są kategorie zagrożenia ludzi, jakie strefy pożarowe wyróżniamy oraz w jaki sposób należy projektować i wykonywać budynki ze względu na bezpieczeństwo pożarowe. Zachęcam Was do subskrybowania kanału Konkretnie na Budowie oraz obserwowania, co będzie się działo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!